Zespół nasz powstał w 1988 roku. I ja, jak tylko zespół powstał, to ja od razu wstąpiłam do tego zespołu i dotychczas śpiewam. To już 30 lat już minęło. Kiedyś przyjeżdżali tutaj studenci z muzykologii z Poznania i przyjechali tutaj na warsztaty takie. No i się dowiedzieli, że tutaj ładnie śpiewają, bo tutaj cała wieś śpiewa. No i chodzili z domu do domu, spisywali piosenki różne tam. Każdy, kto umiał, to śpiewał dla nich. Słowa spisywali jeszcze. Ja mam taki cały śpiewnik ich, bo podarował. I w tej grupie był na Laskowski Mirosław, etnograf, który pracował cały czas. Teraz przeszedł na emeryturę w Suwałkach, w Wojewódzkim Domu Kultury. I on zaproponował, żeby zespół założyć, pomógł i tak powstał ten zespół. W rodzinie przeważnie śpiewano na święta roczne. Się zjeżdżały goście, rodzina z ojca strony, z mamy i zawsze przy stole biesiady, obiad był. No i takie dłuższe siedzenie. No i tradycyjnie to śpiewy tylko były. Zaczęliśmy zwiedzać, jeździć. Wszędzie nas zapraszano, bo taki zespół to jedyny w Polsce tylko istnieje. Bo śpiewamy a cappella. No i po rosyjsku takie starodawne pieśni, korowodowe, ballady weselne. Kiedyś, jak mama nasza opowiadała, że kiedyś tam nie było instrumentów, to dlatego tańczono. Jest u nas tutaj cerkiew. Jak Wielkanoc, to każdy szedł na mszę do cerkwi, a po mszy jest tu w lesie niedaleko taka polana. I tam później cała młodzież i dzieci i rodzice, wszyscy się zbierali na tej polanie. Śpiewali, tańczyli, różne gry grali. Toczenie jajek, jak pamiętam, mama opowiadała. I tak aż do zmroku. A Wielkanoc u nas cały tydzień. To także tej zabawy to przez cały tydzień. Za granicą byliśmy, w Wilnie, w Moskwie. Tam były spotkania mniejszości narodowych, tych rosyjskich, z 47 państw. No i właśnie ten nasz staroruski folklor zajął pierwsze miejsce. Teraz tak dużo my wyjazdów nie mamy, bo u nas dużo jest postów. A my już, jak to w starszym wieku, kobiety, to już my przestrzegamy. A jeszcze jak byli młodsze, to jeździli, nie patrzyli, no bo same początki to dla nas się chciało wszędzie jechać. A teraz już wiemy, o co chodzi, to już tak my już przestrzegamy, nie jeździmy. Ani z soboty na niedzielę nie śpiewamy. Niektóre piosenki pochodzą z tej okolicy. No i znamy od nich, bo jako dzieci małe zawsze na święta słuchaliśmy, jak przy obiedzie, bo taki był zwyczaj, obiad świąteczny. No a później każdy siedział sobie i śpiewał tak rodzinnie. W każdym domu było słychać śpiewy. No a my już jako dzieci też podsłuchaliśmy i śpiewaliśmy razem. A później jako młodzież, nie było kiedyś tak telewizorów, tam jeden czy dwa we wsi się pokazały. No to młodzież chodziła po wsi sobie, dziewczyny, chłopcy i nastolatki. Chodziliśmy i śpiewaliśmy, graliśmy w podchody, tam różne gry i zawsze z pieśniami. I to już się zakodowało w głowie do dzisiejszej chwili. Chyba to w duszy mamy od małego i podtrzymują tak nas na duchu. Ta była młoda ja, mnie w okoszko świeciła luna. Появилася прядка сядая, и луна стала мне не нужна.